Witam Państwa ponownie. Powyborczo to i wielu gości dziś w Radiu 5. Tym razem na łączach pan Bronisław Komorowski, były prezydent Polski. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Z tej strony Artur Parafinowicz. Oczywiście rozmawiamy o wyniku wyborczym, wyniku pierwszej tury wyborów prezydenckich. Prosimy pana o komentarz. 44% pan Andrzej Duda, urzędujący prezydent, pan Rafał Trzaskowski, ponad 30%. Co pan na to? No już zdaje się, że trochę mniej pan prezydent Duda, bo to są wyniki zmienne w miarę liczenia reszty głosów. Ale jest rzeczywiście faktem, są dwa fakty istotne. Pierwsze, że pan prezydent Duda wbrew zapowiedziom Prawa i Sprawiedliwości i swoim własnym sugestiom nie wygrał w pierwszej turze. I jest faktem to, że Rafał Trzaskowski, jeśli chodzi o notowania wcześniejsze, to uzyskał więcej od tych notowań i rośnie chyba w siłę. Jest taka magiczna granica 30%, od których można, w pierwszej turze, od których można myśleć o realnym wygraniu drugiej tury. I Rafał Trzaskowski tą 30 zdaje się, że przekroczył. I co pan na to? No myślę, że czeka nas wszystkich 2 tygodnie obserwacji, ale mam nadzieję, że także uczestnictwa, bo będziemy się, wiele osób będzie starało się pomóc swoim kandydatom, ja również, ale będziemy uczestnikami, obserwatorami takiego wyścigu do ostatniego momentu i to wyścigu mocno wyrównanego, bo i tu absolutnie pan prezydent Duda ma poważne szanse, ale szanse ma również Rafał Trzaskowski. No i mam nadzieję, że te wybory przyniosą zmianę na stanowisku prezydenta. Jaka pana zdaniem będzie ta 2-tygodniowa kampania? Agresywna, merytoryczna? Jak to będzie w pana ocenie wyglądało? Co pan wróży? W moim przekonaniu nie powiedział jeszcze ostatniego słowa pan Kurski. Telewizja tutaj w ogóle zasadniczą kwestią, przewaga prezydenta Dudy polega na tym, że ogromną część jego głosów zawdzięcza no, agresywnej i takiej gigantycznej przewadze w mediach publicznych dzięki właśnie Kurskiemu, którego zresztą sam bardzo nie ceni, nie lubi, chciał go niedawno jeszcze zdjąć. Więc sądzę, że pan Kurski będzie się teraz 2 razy bardziej zasługiwał prezydentowi Dudzie, dając festiwal nienawiści w stosunku do Rafała Trzaskowskiego. Taka jest moja opinia, że istotnym czynnikiem sprzyjającym Andrzejowi Dudzie przed pierwszą turą, ale i przed drugą będzie brutalna bardzo działalność propagandowa tak zwanej telewizji publicznej, która stała się telewizją pisowską. To o panu Andrzeju Dudzie, a pan Rafał Trzaskowski? To znaczy pan pyta o... O kampanię, pana zdaniem, jak będzie wyglądała? O kampanię. No tak. Ja myślę, że kampania Rafała Trzaskowskiego musi być nakierowana na pozyskanie głównie wyborców Szymona Hołowni, a więc ludzi, którzy tak się wydaje formatował to środowisko na takich umiarkowanych katolików, na umiarkowanych konserwatystów. Więc myślę, że Rafał Trzaskowski będzie musiał przekonać, że istnieje tutaj wspólny mianownik wartości i idei. I nie będzie to trudno, bo przecież pan Rafał Trzaskowski sam wywodzi się z kręgu Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i cała jego rodzina. Radio 5 jest bardzo osadzone w regionie, w Suwalszczyźnie, Augustowszczyźnie, Sejnenszczyźnie i skupmy się na chwilę na wynikach właśnie stąd. Jak pan skomentuje wyniki Andrzeja Dudy, prezydenta urzędującego w na przykład Bargłowie Kościelnym, gdzie otrzymał poparcie prawie 68 wyborców, aktywnych wyborców, w Lipsku 65%, w Przerośli ponad 64%, a w gminie Augustów, mówimy o gminie, 63% prawie.
Pan, no, pewnie Bargów nie przez przypadek jest kościelny, ale jest specjalnie nie dziwi. Na razie dziwi mnie, ile ograniczona liczba w tych gmin, które pan wymienił. Dla mnie są ważne to, że widać wyraźnie zmianę w wielu gminach i w wielu miastach. Widać zmianę nastrojów i raczej krytycyzm narastający wobec Prawa i Sprawiedliwości, wobec pana Andrzeja Dudy, mimo, jak powiedziano, gigantycznej przewagi, no bo się pan Andrzej Duda wywiesił tutaj plakatowo praktycznie wszędzie z ogromną przewagą, ale ja obserwuję i takie miejsca na terenie Podlasia i Suwalszczyzny, gdzie się ujawniły już daleko, poważne takie środowiska ludzkie, które mówią, mamy dość PiSu i Andrzeja Dudy. To ja może wymienię najwyższe wyniki Rafała Trzaskowskiego. Zanotowano w gminach Gołdap, to Warmia i Mazury, 33%, ale też w mieście Sejny niespełna 31% i gminie Puńsk też niespełna 31%. Tak, tylko tu trzeba by od razu dodać wyniki także innych opozycyjnych kandydatów. I to, co jest generalnie ważne, żeby jakoś prawidłowo ocenić sytuację, to trzeba pamiętać, że głosy oddane na opozycyjnych kandydatów, a więc na tych, którzy mówią, nie chcemy Andrzeja Dudy i nie chcemy PiSu przy władzy, to jest w sumie 58% wyborców. Oczywiście oni są podzieleni pomiędzy różnych kandydatów, ale większość Polaków i także tutaj chyba na Podlasiu również jednak chce zmiany. Kończąc, pana zdaniem wynik drugiej tury procentowo, ile procent poszczególni kandydaci otrzymają? Nie wie pan, tutaj nie ma co się bawić w, tak powiem, zgadywanki albo jakieś proroctwa. Jedno jest pewne, różnica będzie bardzo niewielka. Na czyją jeszcze korzyść? Mniejsza niż... A ja zakładam, że Rafała Trzaskowskiego i tego życzę mu z całego serca. Ale jak powiedziałem, różnica będzie niewielka. Problem pana Dudy polega na tym, że on już nie ma, nie bardzo ma skąd ciągnąć nowe głosy, przyciągać, no bo albo od narodowców, no to wtedy straci w centrum. A jak w centrum, to nie pozyska głosów narodowców. A Rafał Trzaskowski może pozyskiwać głosy od Kosiniaka-Kamysza, a przede wszystkim od Szymona Hołowni. Z panem Bronisławem Także Komorowskim. Głosy lewicowe. Z panem Bronisławem Komorowskim, byłym prezydentem Polski, rozmawiał Artur Parafinowicz. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Słuchaczom dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.